To Jose Mourinho zresztą pewnie nie musi mieć na to specjalnego pozwolenia przy takich relacjach obu panów. Real teraz zamknął Manchester United we własnym polu karnym. Roberto Carlos, Redondo rozpędza się. Czy będzie 3-1? Tak jest. Real Madrid podwyższa prowadzenie i to jest zasłużona bramka, bo w tej drugiej połowie królewscy mieli przez większość czasu przewagę. Fernando Redondo też nie dziwi nas to, że on pozostaje na boisku, bo on w Argentynie, w drużynie weteranów Argentinos Juniors, ponoć regularnie bierze udział w jej meczach. No i widzimy też znakomita sylwetka tego piłkarza. Rozstrzelił dzisiaj gola Manchesterowi. Tych goli aż tak za dużo w swojej karierze nie zanotował. A przecież, o czym już mówiliśmy, właśnie w meczu z tą drużyną, tyle że na Old Trafford zaliczył swego czasu najpiękniejszą akcję w karierze. Kolina zresztą prowadził ten mecz i opowiadał przed dzisiejszym spotkaniem, że pamięta dokładnie ten właśnie kapitalny dribbling Redondo. Teraz też pokazał, co dobry defensywny pomocnik potrafi, musi czasami